Raczej dwa. Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji na żywo. Mamy dzisiaj wtorek, a jak wtorek, to wiadomo, że co automaty. Mixtape do urządzania igrzysk z ojcem. Polecasz, że to banger? A kto to robił? DJ wyje... kompresor? O, ty fajne, daję łapkę w górę pod tym, będę miał zapisane. Yo. Pripoj, yo, siomanko, żeby nie było jak u Meduzy z kajakiem. Ale Meduzka pływał kompletnie innym kajakiem niż ja pływam. Mała, ale fajna rzecz. Bruce będzie użyty jako przykład. Ale słuchajcie, jest nowy element. Chuj nas to obchodzi, typie. Nie, cichutko, proszę tak nie mówić. Jest nowiutki element, nad którym Kejo pracował 2 dni i dwie noce. Jest nowiutki, fajny, malutki element, który da wam troszeczkę więcej atencji, bo jesteście, tak jak wszyscy wiemy, atencyjnymi. I od dzisiejszego streama w tym miejscu będzie się wyświetlał rotatorek, na którym będziecie się wyświetlać wy, wasze ostatnie subskrypcje, wasze ostatnie donaty, wasze topowe donaty i tak dalej, i tak dalej. Kejo siedział nad tym i robił to bardzo długo, także docencie. A jak kto... A, to tak, jest ilość subów jeszcze i patrz, na przykład jak jest sub, patrz to. O, fajne, co? No kurwa. Właśnie, powiedzcie mi, czemu ta puszka jest taka niestandardowa? 473 ml, kurwa. Czemu ona jest taka niestandardowa? Daj mi fokus. No zobacz, 473. Czemu nie 470? Albo czemu nie po prostu pół litra? Chyba na US, ale że co, że to było konwertowane z tych ounces całych, których używają w USA? Czekaj, może masz rację. 450, 473 mily to OZ. Nie, no też nie. 15,994 fluid ounces, kurwa. To ile to jest 1 ounce na Polsce? Na. Poczekaj. 1 US OZ to myly. Ja p***ole, jakie to są zjeby. Czemu tak? Skąd oni to wzięli w ogóle? Skąd oni to wzięli? W którym on tam mówi. To niezły kurwa tytuł. Oczywiście widzowie, tutaj w tytule 4 pedały McLarena. Chodzi oczywiście o gaz i hamulec, tak? Bo tam sprzęgła chyba nie ma, nie? Czekaj, ty, k***a, w sumie nie wiem, jest sprzęgło w F1? Pedały w F1. Oni mają tam sprzęgło? Nie, no dwa są tylko, nie? Ale k***a, to jest klaustrofobiczne w chuj. I widzisz tylko takie coś. K***a, w sumie trochę klaustrofobiczne to, nie ukrywam. A wiecie, że możecie sobie kupić taki dosłownie bolid? Możecie kupić sobie bolid? Ej, widzowie, robimy donate goal na bolid? Kupujemy bolida, widzowie? Patrz. Ty, taki Racing Point za 115, no nawet spoko cena. Ale jest Ferrari z 99. Sold. Aha, ty, może takiego Astona Martina, co? Można zadzwonić do nich, się zapytać? Ciekawe, czy idzie to zarejestrować na Europę. Znaczy, powiedzieć wam najsmutniejszą prawdę w tym, to nawet nie jeździ, to jest po prostu... To jest po prostu taki jakby na wystawę. O, nawet silnika nie ma. Nie, ale ej, wiecie co ja bym chciał? Wiecie, jakie jest moje mikromarzenie? Żeby cena dolara wróciła sprzed piku, nie? Ale ja pamiętam, jak mi Twitch wysyłał, kurwa, wypłatę w dolarach. Ja patrzyłem na kurs, patrzę 4,90, ja mówię... Dorado, nie? Powiedz coś o chyrwanach ukraińskich? Jak, kurwa? Chrywan Ukrain... Chrywana to jest, chrywana ukraińska. No co, no mniej warte niż żabsy, nie? Co to za filmik? Z Twittera. Ja nie wiem, on musi coś ćpać, tak szczerze. Jak on czegoś nie ćpie, to ja w to nie wierzę. On musi walić jakieś, kurwa, ostre dragi. On musi walić jakiś, kurwa, ostry koks, stary. Ja myślę, że DJ Palasite wstaje o godzinie 8:00 i wali takiego szczura długości przekątnej stołu ping-pongowego. Bo to nie jest normalne zachowanie. To nie jest normalne. W sensie, ja rozumiem być pozytywnym świrkiem, ale nie wiem, czy to jest część gry aktorskiej, czy on wszedł jakieś śmieszne... Aha, bo on się cieszy, bo są automaty we wtorek. To jestem w stanie zrozumieć. W ogóle co on robi aktualnie w internecie? Ja nie mam pojęcia zielonego. Uciekłem z nawiedzonego lasu. Randonautica. Przeżyła horror przez Randonauticę. Nawiedzona szkoła Gen Z. Byłem w szoku. Patrz. Co jest? Ej, szczerze, tak obserwując internet w ostatnim czasie, nieuczesana jest na takim aktualnie, nie wiem jak to nazwać. No po prostu ma taką seryjkę dobrą. Teraz widzę, że tu mi się wyświetla, dlatego poruszyłem jej temat. Nieuczeska jest na mega fali aktualnie. Najpierw ten sabotażysta. Potem jej to podbiło całkiem średnio na Twitchu. Tam ostatnio człowiek patrzył, to ona też w jakichś takich dużych współpracach brała udział. Teraz jakiś żywiec zdrój. Kur...
Szczerze? Nieuczesana aktualnie ma chyba jedne z lepszych i bardziej zarobkowych współprac z całego polskiego Twitcha. I to tak bez kappy. Bo ona nie musi brać skrzynek, żeby dobrze zarabiać, bo po prostu ona ma bardzo dużo takich po prostu gigantycznych, dużych, dobrze płatnych współprac, typu jakiś Media Expert, jakiś Żywiec Zdrój, no po... Bardzo, bardzo dobrze a sobie radzi. A ten chłopak nieuczesany i to XPP, kto to w ogóle jest, beka beka? Że Diables? W sumie ja nie wiem, jak do końca można podsumować Diablesa, tak TBH. Bo dużo osób go po prostu porównuje, że jest byłym kolegą Evrona. Ale tak, on na pewno musi mieć jakiś swój własny content chyba, czy nie? Jakby on jako on. No, nie wiem, on YouTube'a nie robi chyba zbytnio. Bo pamiętam, że ostatni film na YouTube'a, jaki wprowadził, znaczy jaki wsadził, to było, że kupił samochód od Freeza. No na pewno jakiś tam ma swój content, znaczy ja po prostu nie oglądam, więc nie wiem. Cześć, drogi. Ale upadek ekipy. 17 tysięcy wyświetleń chłop zrobił w jeden dzień. To już Kamilkek robi więcej, xdlol. Na co robisz siebie eksperta z kijem w dupie? Ten film jest dziwny, już wam mówię dlaczego, bo... Typiarka ma, znaczy to nie jest w żaden sposób uszczypliwość, tylko to taki nazwijmy to komentarz bardziej doświadczonego użytkownika. Tak, po pierwsze koleżanko, proszę zakupić Cloud Lifter, żeby podbić sobie audio o 20 dB i zbić troszeczkę, bo są szumy jak skurwysyn. Po drugie, Shure SM7B ma do siebie to, że musi być całkiem blisko twarzy, żeby brzmiał nazwijmy to podcastowo. Trzy, w materiale powinna być w tle muzyka, bo jeżeli słyszymy tylko twój głos, to jest to takie całkiem niezręczne. No bo nie odczuwacie takiego czegoś, że jak nie ma muzy w tle, to jest tak dziwnie? Zobacz, posłuchaj chwilę. Kostek odszedł z Gen Z? Nowe fakty w dramie TikTokera z piłkarzem. Duda zszokowała na gali gwiazd Plejady, cisnąc organizatora. Widzisz? Bez muzyki jest dziwnie. Groził z***cie śmieciu, a wcześniej wyznawał: kocham cię Patryczku, dziewczyny to k***y. Patryk, gdyby moja mama albo ktoś z moich znajomych się dowiedzieli, że dałem pałę do obciągnięcia, miałbym przeje***. Jeśli komuś powiesz i mnie wystawisz, moi kumple ochraniarze cię za... MTV Patrick Texas. To jest w ogóle niesamowity człowiek, tak jak tutaj pisze komentarz. Jedyny człowiek, który po angielsku mówi z polskim akcentem, a po polsku z amerykańskim. Aha. Każdy macie na liścia, szczochu jebany. Powiedziałeś, ty masz ramiona, kurwa, jak dwumiesięczna żyrafa, zamknij mordę, ty pizdo, kurwa. Każdy macie na liścia, szczochu jebany. Powiedziałeś, ty masz ramiona, kurwa, jak dwumiesięczna żyrafa, zamknij mordę, ty pizdo, kurwa. Ekipa w 2020 pojawiała się wszędzie, gdzie się dało. Więcej... Ja p***e, ten... Ze streamów ekipy ja najbardziej pamiętam dwa donaty. Pierwszy to było tak. Ja p***e, Karol, że ty r***sz werkę w czoko, zazdro. A drugie to było... Marcysia to fajna dupa, a ty, Marta, masz mordę jak koń, pozdro. I jeszcze było ewentualnie... Coś do Mini Majka, czy pozdrowił siostrę z Ameryki, chyba też było. Sprośne donaty. Siema Michael, dawaj szybki numery kanalne z Kasią. Łuki się na pewno nie obrazi. Kasiunia, dawaj spółekiem, a nie, murzynator. Michael, dawaj... Ja mam dzisiaj awarię tak zwaną. No, awarię. Szczerze, w ogóle Mini Michael to jest największy krętacz, jakiego widział polski internet. Mini Michael mówił, że na koniec trzeciego sezonu ekipy pojedzie do Dubaju i zrobi sobie zęby. Pamiętam, jak Lewus się chwalił, że ma suba ekipy. Wstaję rano, przypalamy Josh'a. Mamy mi papiery Siri. Yeah. Po trzasku pieniądze, ona mi mówi, nieważny jest winie. Świat się kręci jak wina, kręci typ jak Siri. Miasto zła, wszyscy są tutaj w chuj winni.